świąteczna muzyka, świąteczne ciepło, to takie ciepło bliskich nam osób, rodziny, to coś, co bardzo cenimy w święta. To i właśnie poprzytula, który nam tu tak, który nas może również poprzytulać, ale sprawić, że będzie bardzo nastrojowo i bardzo świątecznie i zmotywować do doskonałego śpiewania na koniec, bo ja przypominam, i to nie są żarty, zaśpiewamy wszyscy razem kolędę. Mam nadzieję, że Państwo również z nami przed telewizorami przynajmniej zanucą. Ja wspomniałam o tym cieple nie bez przyczyny, ponieważ to rodzinne ciepło to chyba bardzo istotna rzecz dla wszystkich, którzy zajmują się biznesem. Zagonieni na co dzień, a tu tymczasem trzeba zwolnić. Trzeba spędzić troszkę chwili z rodziną. Bardzo trudno je znaleźć, domyślam się. Z nami goście, Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Dyrektor Tomasz Piątka, witam. Witam serdecznie. Z nami również Maciej Skucik, Ania Pabiś, firma Stegu i oczywiście Miss Polski, organizator wyborów Miss Polski Opolszczyzny. Witamy Was bardzo serdecznie. No to opowiadajcie, jak to jest? Czy przedsiębiorcy mają czas na Wigilię? Maćku. Przedsiębiorcy zawsze muszą znaleźć czas na Wigilię ze względu na to, że my również mamy rodziny i tutaj jak gdyby wygląda to tak samo jak w innych domach. No, może troszeczkę czasu jest mniej, ale staramy się, żeby jak najwięcej z rodziną tego czasu spędzić. Kto zabija karpia? Karpia zawsze zabija ojciec, bo to jego była prasa. Zawsze żeśmy się śmiali z mamą, że ojciec jest mordercą karpi. I od lat ta tradycja została. No trudno, w każdym domu. Tak, od lat ta tradycja została, aczkolwiek ostatnio mój brat przejmuje pałeczkę i powoli on się zajmuje mordowaniem tych karpi. Chciałam zapytać również o ciepło rodzinne, które jest istotne również wśród pracowników Energetyki Cieplnej Opolszczyzny, bo na cieple znacie się doskonale. Tylko pytanie, czy macie je przekazać, czy macie czas przekazać je swojej rodzinie, no bo biznes rządzi się swoimi prawami. Tak, oczywiście biznes rządzi się swoimi prawami, to fakt, ale trzeba ten czas znaleźć. Trzeba znaleźć czas dla rodziny. Dla nas zima jest tym okresem wytężonej pracy, ale mimo wszystko przed samymi świętami troszeczkę zwalniamy. Mamy swoje wigilie, każdy z nas w domu oczywiście, ale też mamy firmową wigilię, ponieważ jesteśmy w wielu lokalizacjach, nie tylko w Opolu, ale w całej Polsce. Także organizujemy to lokalnie, tak żeby też pracownicy mogli ze sobą się spotkać w takiej atmosferze serdeczności, porozmawiać o tym, jak w domu, jak na wigilii, jakie potrawy. No właśnie, w tym roku zima obeszła się chyba z Waszą firmą dosyć łagodnie z jednej strony, ponieważ tej pracy chyba nie było aż tyle, ponieważ mrozów siarczystych do tej pory nie było. A czy to nie jest czasem znak czasu, że nasza firma to jest powoli nasz drugi dom i na tych spotkaniach, wigiliach firmowych, spotkaniach opłatkowych, no to gdzieś tam składamy sobie życzenia, wszyscy znamy się dobrze, tak? No bo spędzamy czasem ze sobą więcej dni, więcej godzin w ciągu tygodnia niż z tą rodziną w domu. Tak, to prawda. To jakby nasza praca jest środowiskiem, w którym żyjemy. Żyjemy oczywiście w rodzinach popołudniami, ale do południa jesteśmy w pracy. Niekiedy też po południu. I bardzo ważna jest atmosfera. Bardzo ważne jest to, żeby siebie wzajemnie szanować, żeby siebie lubić po prostu. Tak? I takie momenty przed świętami pokazują, że to ciepło możemy znaleźć również wśród naszych kolegów, naszych przyjaciół, których mamy w pracy. I przekazujecie je dalej, wspieracie również wiele inicjatyw społecznych. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu to jest dzisiaj bardzo modne sformułowanie, ale ono jest bardzo potrzebne właśnie w takim okresie. No, staramy się, jutro jest Wigilia dla samotnych. Tych inicjatyw jest sporo, ja myślę, że może trochę też nie miejsce i czas na to, żeby o tym mówić, ale staramy się dzielić tym, co mamy, tym, co czujemy do siebie, chcemy się tym podzielić na zewnątrz również. I ta idea towarzyszy Wam od lat, co jest najważniejsze? Staramy się trwać w tym. Nie zawsze udaje się święta, drodzy Państwo, spędzić w domu, a tym bardziej, jeżeli no, wygrało się, jest się w czołówce Miss, a także jeżeli jest się modelką. Dobrze o tym wie Ania Pabiś. Aniu, te Twoje święta takie nietypowe, wigilijne, bożonarodzeniowe, to gdzie, jakie? Święta nietypowe, bardzo wspominam je, piękne to były święta, ponieważ ja je spędziłam w Malezji w zeszłym roku. Bez śniegu. Bez śniegu, było gorąco, było bardzo przyjemnie, ponieważ ja byłam w gronie ponad 100 najpiękniejszych kobiet z całego świata. Także myślę, że będę do końca życia wspominała te święta. Było hucznie, było bajecznie. Wbrew pozorom były petardy, sztuczne ognie, nawet na święta. Czyli to nie taka ta polska tradycja, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej było. Wydawało mi się, że to jest chyba Sylwester. No właśnie, miałeś okazję tam poznać przecież dziewczyny z całego świata i jak one obchodzą święta Bożego Narodzenia?
Każda inaczej obchodzi święta Bożego Narodzenia, natomiast ja muszę jeszcze wrócić do tych świąt moich w Malezji, ponieważ też był koncert bardzo spektakularny. One były bardzo widowiskowe, była telewizja malezyjska, także wydaje mi się, że było z taką wielką pompą one były organizowane. Robiłyśmy też sobie oczywiście prezenty, losowałyśmy numerki, więc każda z nas przygotowała wcześniej prezent, kupowała gdzieś w jakiejś galerii jakiś drobny upominek i wręczałyśmy sobie podczas właśnie święta Bożego Narodzenia. Było to bardzo przyjemne. Pamiętasz, co dostałaś? Oczywiście, że pamiętam. Ja akurat dostałam prezent, piękny szal malezyjski, tradycyjny, ręcznie robiony. I to akurat było od operatora kamery telewizji malezyjskiej, więc naprawdę było... Jest on ciebie wylosował? Tak, wylosował mnie. A ty kogo? A ja wylosowałam akurat moją współlokatorkę, mi z Brazylii. Ja dla niej przygotowałam oczywiście, jak to kobieta... Sanki. Nie sanki, tylko świecidełka, kolczyki, biżuteria, bardzo ładna. Tak, drodzy Państwo, wyglądały święta u Ani Pabiś w dalekiej Malezji. A my pytamy również dzisiaj naszych gości, nie w dalekiej Malezji, choć bez śniegu, jak wyglądają święta w Opolu. Panie dyrektorze, u Pana na stole kutia czy makówki, barszcz czy grzybowa? Trochę tego. Bardziej makówki, ale jak patrzę na skład rodziny, to jest trochę wschodu i trochę Śląska i trochę Polski centralnej, więc... No jest taki miks. Oczywiście jest barszcz, chociaż bywa czasami grzybowa. Są makówki, ale bywają kluski z makiem. Czyli wszystko w zasadzie. Tak. Taki trochę... Taki kompromis kulinarny, tak jak w biznesie. Tak jest, przekładaniec. Jest kapusta z grzybami, jest kapusta z grochem. Tak? Czyli więcej nawet wychodzi niż 12 potraw. Staramy się celować w te 12. Czasami jest więcej. Panie dyrektorze, a w firmie śpiewacie kolędy wspólnie? Tak. Spotykamy się na spotkaniach i jeżeli jest potem okazja, w zeszłym roku była okazja, w tym roku mam nadzieję też będzie, zdarzyło nam się zaśpiewać kolędę. Rozumiem, że stanie Pan się w pierwszym rzędzie, tak? To jeszcze Maćka zapytam właśnie, Macieju, jak u Ciebie firma Stegu, jak u Ciebie to wygląda, te święta? Znaczy w firmie Stegu, no to święta krótko, bo przed świętami jak gdyby kończymy ten okres przedświąteczny, a w domu zawsze dylemat. Ponieważ ojciec wychodzi z założenia, że makówki powinny mieć duże kawałki bułki, a mama, że takie mniejsze. I zawsze się kłócą, które są lepsze, smakują zawsze tak samo, ale zawsze z bratem, brat stoi po jednej stronie, a po drugiej, także bardzo fajnie to się wszystko łączy. A sama kolacja wigilijna, no to tutaj nam się udało, bo rodzice są w tym akurat z domu wynieśli zupę rybną i ta zupa rybna króluje u nas na stole. Choć dochodzą nowe osoby do naszej rodziny, jest wprowadzany barszcz, zupa grzybowa, także tych dań jest naprawdę, naprawdę dużo. Łączą się kultury, dużo można zjeść w jednym i w drugim przypadku, a jak się dużo zje, to warto czasami wybrać się te kalorie, zrzucić, ale zaraz szczegóły. No właśnie, my jesteśmy na lodowisku, na opolskim rynku. Tutaj, jak widać, wszyscy jeżdżą na łyżwach, są aktywni, a tej aktywności czasami podczas świąt nam brakuje. Ale jeszcze zanim o tej aktywności, to lodowisko trzeba było sztucznie zmrozić. No i pytanie. Potrawy od lat są niezmienne na stole wigilijnym, a pogoda na Boże Narodzenie również od kilku lat, może kilkunastu się nie zmienia. Nie mamy śniegu. Z nami jest pan Piotr Pakosz, propagator sportu na Opolszczyźnie. Panie Piotrze, czy pan pamięta Boże Narodzenie ze śniegiem? Oczywiście, pamiętam, żeśmy zawsze czekali. To było święto dla nas. Wtedy był czas wolny, można było pojeździć tu na górkach. Ja mieszkałem na Kośnego. Zjeżdżaliśmy ulicą Mądrzyka albo tu w okolicach Placu Kopernika. Był przy kościele na górce również. Pięknie było, żeśmy po prostu czekali. Również żeśmy zjeżdżali. Były siarczyste zimy? Strasznie siarczyste. Trzeba było się mocno, grubo ubrać, ale nam to nie przeszkadzało dzieciakom. Myśmy się cieszyli, że w końcu mamy czas wolny i możemy aktywnie spędzić czas. Pan pamięta, kiedy ostatnio był śnieg? Bo ja to chyba pamiętam śnieg, jak byłem jeszcze takim małym Pawełkiem. To znaczy ja pamiętam te śniegi, ale nie w Opolu, bo my od lat 80. jeździmy co roku do Borowic na zgrupowania i tam wtedy był śnieg i jest. Panie Piotrze, z nami jest również pana żona, pani Irena, która tutaj do nas dojeżdża na łyżwach. Mamy nadzieję, że się pani zatrzyma. Słyszałem, że dawno pani nie miała łyżew na nogach. Tak, to prawda. Łyżwy miałam 30 lat temu na studium nauczycielskim w Raciborzu.
No i jeszcze epizod jeden się zdarzył z moimi wychowankami, chłopakami. Byłam kilkanaście lat temu na łyżwach. Proszę nam powiedzieć, święta to czas, który wielu osobom kojarzy się z siedzeniem przy stole, z jedzeniem, objadaniem się wręcz. Co by pani radziła, żeby no, brzuch nie bolał, żeby jednak zachować ten umiar? Tak, święta się z tym kojarzą. Niemniej jednak myślę, że każdy wie, ile może. To jedno, a drugie to to, żeby te kalorie, które spożyjemy, żeby je dobrze wykorzystać, spożytkować, spalić. I każdy powinien wybrać taką formę aktywności, która jemu odpowiada. Co pani poleca? Tutaj ta ślizgawka jest świetna. Co jeszcze oprócz niej? Jest jeszcze super pogoda, więc można jeździć na rowerze, można nordic walking uprawiać, można biegać, można iść na pływalnię. Można wyjechać do Czech na pradziada jeszcze na nartach pojeździć. Także możliwości jest dużo, tylko każdy musi wybrać coś dla siebie, coś, co jemu sprawia przyjemność. A dla takich osób, które aktywności za bardzo nie lubią, co pani poleca, żeby było tak najmniej inwazyjne, a jednak żeby go odciągnąć od stołu? No to jednak marsz Nordic Walking. Jednak z kijkami. Tak, jednak z kijkami, dlatego że wtedy używamy więcej grup mięśniowych i zabezpieczamy stawy. Właśnie, państwo propagujecie sporty na Opolszczyźnie, między innymi Nordic Walking. O, byłby mały upadek. Tak. Ale na szczęście się pani nie złapała. Tak. Właśnie, państwo propagujecie sport na Opolszczyźnie, między innymi Nordic Walking. No, on staje się coraz bardziej popularny. Pan też poleca, żeby jednak złapać za kijki? Oczywiście. Oczywiście, może nie wszyscy mają kijki. Piękna wyspa Bolko, piękne tereny, można maszerować, tylko starajcie się w miarę aktywnie, żeby te serce mocniej biło, żeby po prostu przeczyścić ten organizm. No i są super przyrządy do ćwiczenia. Gratuluję miastu Opole, że tak pięknie wyposażyło te ścieżki w przyrządy do ćwiczeń. Wychodźcie państwo i ćwiczcie, bo nie można, bo inaczej ja już żyję na kredyt co najmniej z 20 lat. Moja rodzina już dawno jest pochowana ze względu na moją przypadłość genetyczną, sercową. Ja już mam prawie 70, dalej biegam, ruszam się, chodzę. Sport to zdrowie nie tylko od święta, ale bardzo państwu dziękuję. My więc rodzimy. Proszę państwa, nie spędzajmy w święta tylko czasu przy świątecznym stole. Ruszmy się, wyjdźmy z domu, no i bądźmy aktywni. I rodzinnie na spacer. Dokładnie. Nawet rodzinnie polecamy. Na spacer to już jest coś. Dziękujemy. No. I mówię ci, podchodzę do niej, podchodzę do niej i mówię co? O Jezu, przepraszam. Jaki powiedział? O Jezu, czekaj, bo mnie takie tsunami dopadło, czekaj, kurde. Musisz mnie zabić. O Jezu. Ale masz chustkę? Co? Taką wielką jak twój nos. No bardzo śmieszny jesteś. Ty, popatrz tam. O, nie ma mowy. O co ci chodzi? No, o co ci chodzi, bo jak mi tak ostatnio zrobiłeś, to potem mi siatkówkę operowali. Skąd mogłem wiedzieć, że tego lasera nie można w oczy kierować? No? Czytać było. A propos parę. Czytać, patrz. Co? Ogłoszenie. Gdzie? Na drzewie. Tam. Casting na figurkę do żywej szopki. Wybierz swoją biblijną postać, popisz się religijną wiedzą, i zarób 100 zł za dzień, no bracie, no 100 zł za dzień, no przecież to ja tam idę. Ja się nadaję do szopki, stary, 100 zł, ty wiesz, że to jest pieniędzy? Kochany. Średnio właśnie, bośmy dawno takiego banknotu nie mieli w ręce. Odziemy się do szopki, nadajemy na nogę od żłobu, a nie do szopki. Ksiądz nas zobaczy, to zobaczy, tylko skopa dostaniemy i będą. Dwa barany w niebie, będzie szopka. Nie, tam, w ogóle kompletnie bez sensu. I jak? Naprawdę? A ty w tej szopce to chcesz zagrać, czy ją wysadzić? Bardzo dowcipny jesteś, no. Lepiej powiedz, kogo ci przypomina. A nie, przepraszam. Maryja z wąsem. Mam ryja z wąsem, ale... Przecież to w ogóle nie o to chodzi. No baba, przybysz z Dalekiego Wschodu jestem. O, proszę bardzo. Chyba z Bliskiego, z Radomia. Śmiej ze mnie, a ja 100 zł za dzień zarobię, o. Ale ja też zarobię, bo ja też pójdę. Oczywiście, zapomniałem. Ty jesteś zaginiona figurka do szopki. Co? Galopujący baranek głupoty, proszę bardzo. O, jacie. Co dacie? Odezwał się wybitny parafianin. Przepraszam, a o co ci chodzi? A to już nie pamiętasz, jak od organisty chciałeś komunię przyjmować? Siedział najwyżej, to myślałem, że jest najważniejszy, tak? W tym wszystkim. Dobrze, że nie odleciał. Dobra, pójdziesz do tego księdza i się tylko skompromitujesz. Przecież ty nie masz żadnej wiedzy religijnej. Przecież ty nie masz wiedzy. Ty masz za to wiedzę. Oczywiście, że mam. Tak, to chcesz się
Chcesz na głupka wyjść? Proszę bardzo. Proszę bardzo, będzie quiz, uwaga, dobra. Losuję pytanie. Powiedz już. Stop. Stop. No, gdzie jeszcze nie mam? Bęben maszyny losującej jest pusty. Jak blokadę zwolnię. To se rękę złamię znowu. Dobra. Nie mam czasu. No, no uwaga. Stop. Już, uwaga. Trzech króli mi wymień. Dziękuję. Proszę bardzo, uważaj. KMB. No dobrze. To jest ten z Afryki, a dwóch pozostałych? Działa. Człowieku, przecież to jest skrót. KMB. Kacper, Mojżesz i Baltazar. No. Ja jestem Mojżesz, sandały już przywdziałem i lecę. No. Możesz iść ze mną, możesz iść ze mną. Tylko błagam cię, nie skompromituj nas, dobrze? Dobra, to ja będę Kacperek, ten malutki. No co? Co? Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo. No. Powiedz mi, jak można nas tak skompromitować? Jak można na pytanie księdza, kim był Mojżesz, odpowiedzieć pierwszy przewodnik wycieczek po Egipcie? No ale co? Co? 40 lat w zawodzie, tak? To się mógł profesji dorobić. Ludzi doprowadził. Się rozumu lepiej dorobił, wiesz? O, rozumu. Za to na twojej wiedzy się dorobiliśmy. A się dorobiliśmy. Tak, proszę księdza, Noe skomponował barkę. Skomponował barkę, skonstruował arkę. Arka przymierza, barka papieża. Myli mi się to wszystko. Tam, daj mi spokój. No. Ale ty nie byłeś, nie byłeś mądrzejszy. Kontynuowałeś te swoje mądrości. Tak, proszę księdza, Abraham żył 170 lat. Dlaczego? Bo czekał na przesyłkę z poczty polskiej. No. Ale to też jest naukowo udowodnione. Tak długo czekał, aż mu ta bezpłodna żona syna urodziła. Co? No ale to już po wizycie listonosza. To tak jak u ciebie, nie? No. Co? Jakie u ciebie? Jakie u ciebie? Co u ciebie? Co? Święta najważniejsza jest rodzinna atmosfera, rodzący się Jezus Chrystus, spokój na naszych stołach. Życzę Państwu, aby te święta były wyjątkowe, radosne i aby nigdy nie zabrakło Państwu błogosławieństwa Bożego. A cóż, swoim przeciwnikom politycznym dużo spokoju i bardzo mało polityki. Z żoną bardzo się cieszymy na święta Bożego Narodzenia. To dla nas przede wszystkim Wigilia, spotkania rodzinne z naszymi ukochanymi, a także uroczystości kościelne. Wszystkim widzom, wszystkim wyborcom, wszystkim Polakom życzymy pokoju, spokoju i dobrej, satysfakcjonującej pracy w nadchodzącym 2016 roku. Natomiast opozycji życzyłbym refleksji, rozwagi i pogłębionego poczucia odpowiedzialności. W święta najważniejsze jest spotkanie z najbliższymi, z rodziną, z tymi, których kochamy, tak by podzielić się opłatkiem jako symbolem pojednania i przebaczenia, jako wyrazem miłości i radości. To bardzo ważna, najpiękniejsza polska tradycja. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych, pięknych świąt Bożego Narodzenia. Życzę dużo miłości, radości oraz wszelkiej pomyślności. A swojej konkurencji politycznej życzę rozwagi, rozsądku i umiaru. Życzę, by nigdy nie zapomnieli o Opolu i Opolszczyźnie. Życzę, by zawsze myśleli i działali w kategoriach następnych pokoleń, nie zaś następnych wyborów. Aby były to święta rodzinne, aby były wszystkie potrawy wigilijne, aby można było z całą rodziną i nie tylko podzielić się opłatkiem, a także to, aby to jedno miejsce czekało na każdego, który jeszcze może dojść. Aby te święta i ten nowy rok były radosne, spokojne, rodzinne i abyście Państwo mieli tyle satysfakcji z pracy zawodowej, jak ja w tej chwili, koło tych swoich małych maluchów chodząc. A opozycji życzę, żebyśmy mogli wszystko robić dla dobra całego społeczeństwa, bo przyszły rok to jest chyba walka o utrzymanie tego województwa.
czasie świątecznej biesiady z TVP Opole rozmawiamy o różnych kulturach, o różnych tradycjach w różnych domach. Wiemy, jak to wygląda u Ślązaków, u autochtonów. Za chwilkę dowiemy się również, jak świąteczne przygotowania i ten szczególny gwiazdkowy wieczór wyglądają u Zaburzan. Jest z nami pan Kazimierz Wasilewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Barsz z cuszkami, kutia, to są wszystkie te elementy, które znamy ze wschodu. Niewiele osób o tym wie. Ze wschodu, tak. To jest prawda, prawda? No, ryba po żydowsku w galarecie, prawda? No, pierogi z kapustą, pierogi z grzybami, kompot ze suszonych owoców, prawda? Także to wszystko, to się starało się, żeby to wszystko było podane. A Zaburzanie do dzisiaj podtrzymują te tradycje, czy powoli już te stoły się robią takie mieszane? Raczej podtrzymują. Ja wiem, że u mnie tak było, prawda, i jest do dzisiaj, że podtrzymujemy to, co jedliśmy tam, to spożywamy tutaj i cały przebieg Wigilii jest, z tym, że młodzież się czasem trochę buntuje, prawda, że a to tamto. Dlaczego to? Możemy inaczej, możemy tego. Córka moja mieszka we Włoszech, tam jest całkiem inaczej, prawda? Zresztą tam nawet opłatków nie ma, tylko białe wino. Nie ma jajka święconego, tylko znowu białe wino, prawda? Jest takie, raczej trochę, ja raz byłem tylko na Wigilii, bo tam mieszka córka i mieszka siostra moja, zmarła już, w Wenecji mieszkała. I także się zorientowałem, że u nas jest jakoś bardziej serdeczny, bardzo jakoś, że u nich nieraz wydaje się, że obchodzą czyjeś imieniny. A może to jest tak, że to młode pokolenie ma do tradycji zupełnie inne podejście? Tak. Starsi jeszcze starają się podtrzymywać, prawda, ale ten, no zresztą kuchnia tam jest też inna. No ale może to nie jest złe, może to jest pewien znak czasu. To nie jest złe. Z tym, że my dorośli mamy czasem pretensje, prawda, ale młodzież uważa, że powinno być tak, jak oni sobie wyobrażają, tak jak według nowych jakichś reguł, form i tak dalej. Ale przeważnie to się starają nam z nami być, starają się jakoś tak nam dotrzymywać kroku, z tym, że to już nie jest to. Starsze pokolenie, pana pokolenie, zupełnie zwalniało na święta. Życie kiedyś było wolniejsze, wiele osób mówi. No a gwiazdka to już był zupełnie czas tylko i wyłącznie dla rodziny. Dziś, gdy widzi pan młode osoby, które zajęte pracą, codziennymi obowiązkami, no właśnie znajdują czas w pana rodzinnym domu, żeby zasiąść przy jednym stole, żeby na chwilkę się zatrzymać, razem zaśpiewać kolędy? Właśnie, zaśpiewać kolędy, a nie postawić płytę i czekać, aż tam płyta się skończy. Nie, to u nas tego nie było. Nawet gdy ktoś miał radio, to wtedy zamykał i śpiewano kolędy. A u mnie w domu to było tak, że dziadek nie przyniósł prezentów pod choinkę. Oczywiście Mikołaj, ale tak naprawdę później każdy wiedział kto, dopóki nie odśpiewało się wszystkich kolęd. No, na pewno. Zresztą Mikołaj. To teraz my patrzymy na tych na postacie Mikołajów. No, kiedyś był Dziadek Mróz, później był Mikołaj, teraz Święty Mikołaj. Jest jeszcze Dzieciątko po drodze w innych kulturach. Z tym, że to jest dla nas jak karzeł. Prawda, no krasnoludek, jak to mówią, prawda, bo Mikołaj to był biskupem, prawda. Panie Kazimierzu, które tradycje przekazuje pan następnemu pokoleniu w pana rodzinie? Czego nie może zabraknąć u was na święta? No, u mnie się skończyło. Ja już nie mam komu przekazywać. Przez kilka lat zmarła moja żona. Przedtem zmarli jej rodzice, też z Kresów Wschodnich. Zmarli moi rodzice, także z Kresów Wschodnich. Córka już nie jest, już nie kontynuuje tego, co my. Patrzy owszem na nas, prawda, znaczy już teraz na mnie tylko. I to i na mnie się kończy wszystko. A gdzieś tam w sercu córce nie został jakiś zwyczaj z domu? Nie zrozumiałem. Czy córka w swoim domu jednak gdzieś tam jeszcze jakiś zwyczaj przez pana przekazany podtrzymuje? Czy to już jest zupełnie inny świat, inny kraj, inna kultura? Nie. Ona ma małżonka. Dziwna rzecz. Ona ma małżonka śląsko-włoskiego, ponieważ jego ojciec był w Wehrmachcie, walczył w północnych Włoszech.
tam został, bo był ranny, został, Wojtku się wycofało, on się ożenił z Włoszką. Prawda? I ona jest, i on jest pół Ślązakiem, pół... I tak historia zatoczyła koło Śląska Opolskiego, ale wcale nie w Polsce, tylko że w Włoszech. No właśnie. Panie Kazimierzu, pan wspomniał o kolędach. Będziemy jeszcze dzisiaj razem śpiewać. Mariusz się szykuje. Będzie pan miał tą okazję zaśpiewać razem z nami. I to nie z płyty, tylko na żywo, bo zespół będzie grał. Mało tego, mamy przygotowane teksty już. W razie czego, gdyby ktoś zapomniał któreś ze zwrotek. Sam sobie śpiewam. Nie, a teraz będę śpiewał ze wszystkim. W chórze telewizyjno, tak? Telewizyjny. Tak. Oczywiście powołanym ad hoc. Drodzy Państwo, zaraz do tego wspólnego kolędowania przejdziemy, ale zanim jeszcze Paweł Pyclik. No właśnie, niedługo będziemy śpiewać. Nasza biesiada powoli dobiega końca, ale jeszcze zanim dobiegnie końca, no to wypadałoby zapytać te osoby, które tutaj przyszły, najzwyczajniej, jak im się podobało. I to pytanie kieruję do kilku osób, które tutaj udało mi się wyrwać spośród tych, które przyszły na tę naszą biesiadę. Co na pani zrobiło największe wrażenie? Organizacja i myślę, że atmosfera. Jestem studentką. I to, co tutaj widzę, to nie jest tylko dla starszych osób, ale również takich jak ja, właśnie studentek. Każdy ich uwagę to przyciąga. Bardzo serdecznie dziękuję. A co pani się podobało? Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że ta biesiada jest organizowana tutaj, na zewnątrz, na rynku, dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko w studiu, w telewizji. Nie wiem jak na pani, ale na mnie wrażenie robi sprzęt i cała ta organizacja. Tak, jest tutaj bardzo dużo sprzętu, wszystko fajnie słychać w koło. Jest też fajne ognisko, które czuć ten dym, tą atmosferę, czuć też zapach świerków, więc naprawdę jest bardzo fajnie. Świetnie. Goście zaproszeni też pani odpowiadali? O, jak najbardziej. Ciekawy program artystyczny, kabaret i zespół śpiewający kolędy. I tak świąteczne tematy poruszone w sumie z każdej strony. Oczywiście, można się było też dowiedzieć o niektórych zwyczajach. Mówiliśmy tutaj o tym, żeby zwolnić. Pani też zwalnia tak na te święta? Najpierw trochę przyspieszam, a potem zwolnię. Jest czas na to, żeby zwolnić. Świetnie. Jeszcze chciałem zapytać pana, bo pan widziałem od dłuższego czasu tutaj się przypatrywał tej naszej biesiadzie. Jakie wrażenia? No ja jestem mieszkańcem Opola od urodzenia. Pierwszy raz w życiu widzę taki wystrój. Po prostu lodowisko mnie zaskoczyło, które po prostu nigdy tu nie było, nie? Dopiero pierwszy raz. No i tak jak poprzedniczka mówiła, te choinki, to wszystko w ogóle... Cały wystrój tego rynku, bo mówię, że tyle lat mieszkam w Opolu, a kiedyś tego nie było. No po prostu dzięki komu? Dzięki prezydentowi. Taki program pan widział no. Kiedyś na żywo i dzięki telewizji? No ja jeżdżę dużo po prostu i po kraju, po świecie. Po prostu widzę dużo rzeczy, no ale to po prostu się promuje. To wszystko widać, po prostu widzę w każdym miejscu, gdzie jestem, widzę, co się zmienia. Nie? I tutaj w Opolu się... Zaczęło bardzo dużo zmieniać. Tak podsumowując, biesiada się udała? Jak najbardziej. Jeszcze tylko kolędy zaśpiewamy i do domu. Rewelacja, ale jeszcze zanim... Tak jest. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeszcze zanim te kolędy zaśpiewamy, to ja też chciałem powiedzieć o swoich wrażeniach, bo niewątpliwie są te wrażenia bardzo pozytywne. Tutaj Państwo zobaczyli ten efekt na ekranie, ale przygotowania do tej biesiady trwały od wielu, wielu dni. Dziś rano jeszcze padał deszcz, ale teraz na szczęście udało się i tak jak mówiłem na początku, jestem, to ja. Paweł nas znalazł, witamy. Wreszcie mogę się ogrzać przy ognisku. Zapraszam, jest cudownie. A jak tobie się podobało? Bardzo mi się podobało. A ty, Mariusz? Mi też, szczególnie prowadząca. No, rewelacja, mi również. Gospodarz również bardzo życzliwy. Panie prezydencie, witamy ponownie. Zapowiadałam, że będzie pan z nami śpiewał. Będę śpiewał, będę starał się wybrzmieć tak jak chór. Sam? W chórze, mam nadzieję. Postaram się tak postawiać pomożemy. Mikrofon, żeby było wszystko dobrze. Wyobraża pan sobie taki chór radnych wszystkich? Jednym głosem. Jednym głosem. W Opolu zawsze. Wszyscy są za. Wszyscy są za. Drodzy Państwo, jeszcze tego nie było w scenariuszu. Teraz my. Całe piękne podziękowania dla całej ekipy technicznej. Pokażmy teraz może z tego dużego kranu, ile osób było zaangażowanych w to, żeby ten program... Oni nie wiedzą, że to robimy, mogą być nieco zdezorientowani, ale pokażmy tę technikę. A jeszcze pokażmy nasz wóz. Pokażmy oświetleniowców. Naprawdę kawał dobrej roboty. Dziękujemy, kochani. Bez was to by się wszystko nie udało. Dzięki piękne. No ile? Wszystkim naszym gościom. Wszystkim naszym gościom, którzy przyjechali tu dzisiaj oglądać efekty naszej pracy. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście program będzie można jeszcze oglądać na naszej stronie internetowej. Przy okazji też o niej powiemy. A także w najbliższe dni również powtórki tego programu. Dziś wam pięknie dziękujemy. Żegnamy się pięknie. Kolędą będziemy śpiewać wszyscy w chórze. Uwaga!
Betlejem dzisiaj, w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda, cuda ogłaszają. Choć w stajenneczce Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. I Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Trzej królowie od wschodu przybyli. I dary panu kosztowne złożyli.